Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Halama. Przedstawię program, właściwie pół mojego programu, takie to było zamówienie. Intymne życie grubasa, a będę mówił... Będzie dużo o odchudzaniu i ludzie źle reagują na to. Na przykład patrzą, o, znowu grubas gada o odchudzaniu, że to chore. Nie, właśnie jak ktoś chudy gada o odchudzaniu, to jest chore. Są takie choroby, że się chuda osoba odchudza i to jest rzeczywiście choroba. Natomiast ja stosowałem różne diety i jakieś 2 lata temu wtopiłem, ponieważ w telewizji ktoś powiedział, że można się odchudzać lodami. W sensie jeść lody, żeby nie było. Ja od razu poczułem, że wow, to jest dieta dla mnie. Co wieczór, kubełek lodów, tak patrzę, brzuch rośnie, myślę, kurczę, co jest grane? Mówię, chudniesz, on to, więcej, tak. Brałem jeszcze taką opcję, że jak purchawka, tak się, później zapadnę, chudy jak szczapa. Rzekomo ilość kalorii potrzebna do ogrzania loda jest większa niż... To jest efekt półrocznej diety. No i wtopiłem przez tą dietę. Osiągnąłem tyle kilogramów jeszcze nigdy do tej pory. No i zmienia się życie. Słuchajcie, zmienia się życie, normalne rzeczy zaczynają wyglądać inaczej. Prosta rzecz. Wchodzę do windy. Odruchowo już zerkam na tą tabliczkę. Co oni tam wypisują? 300 kg 5 osób. Czyli ja to co? Się czuję jak dziwoląg w windzie. Idę z synem do zoo. Tam koleś arbuzami karmi hipopotamy. Widzi mnie od razu. Hmm? No zwykłe zawiązywanie butów też jest inne, bo normalny człowiek zawiązuje buty tak, że... Tam, nie pokażę, jak to robi. Natomiast ja wiem, że przekroczyłem tą wagę ciutkę za daleko, kiedy dochodzi jeden malutki gest. Kiedy schylam się i... Też pojawiło się u mnie coś takiego jak empatia wobec innych grubasów, że widzę prawdziwy grubas, taki, o, jeszcze żre frytki, od razu podbiega, mówię, dałbyś jedną. Taka to forma. Oczywiście, że obiecywałem sobie, że nie będę jadł słodkiego, że trzeba przerwać, bo chciałem z tych lodów zrezygnować. Nie takie proste. I bywa dzień, że zbieram się w sobie, mówię, dobra, nie będę jadł tego nie i tego nie. Nagle jak ze snu wyrywa mnie mój własny głos, stoję w cukierni, mówię, 2 pączki, proszę. Ekspedientka jak szatan, coś jeszcze? Myślę, mamuniu, zjem te 2 niewinne pączuszki, już się będę czuł jak szmata. Będę miał wyrzuty sumienia. Ale dopracowałem metodę. Najpierw jem 2 pączuszki, daję sobie 10 minut, później się czuję jak szmata. Da się z tym żyć. No ale dobrze, istnieją współczesne badania naukowe, które jasno mówią, że cukier jest narkotykiem. Działa dosłownie tak samo jak narkotyk. Przebadali mózg, że położyli takiego... kolesie na głodzie heroinowym i takiego, który po prostu ma ochotę na 2 pączuszki. Te same rejony w mózgu świeciły się. Francuski neurobiolog z Instytutu w Bordeaux, profesor Serge Ahmed, typowy Francuz, przeprowadził badanie na szczurach, twierdząc, iż szczury mają bardzo podobną psychikę do ludzkiej. Myślę, no ale jak? Że tak, szczur, myślę, nie, sprawdzę to sam najpierw. Wziąłem szczura, myślę, jak tu sprawdzić, czy on taki ludzki? Pożyczyłem mu 100 złotych. Nie oddał. Nie odbierał telefonu. Jeszcze mnie usunął ze znajomych na Facebooku. Gadzinka. No ale jak wyglądały badania? Profesor,
taki teren stworzył dla tych szczurów, zamontował im dwa karmiczki, takie w jednym słodzona woda, taki ulepek, w drugim czyściutka kokaina. Myślę, matko, co jest z tymi francuskimi naukowcami? Że skąd w ogóle biorą czystą kokainę? No tak, przecież gdzieś tam w Boliwii całe rodziny, tam małe dzieci skubią te listki, no żyją z tego właściwie, no bo każdy kij ma dwa końce. Praktycznie rzecz biorąc, kupując gram kokainy, fundujemy obiad boliwijskiemu dziecku. No, ale co? No on pewnie ma telefon, no to naukowiec, że tam bonjour, je contrôle les dipaks sur le flux, je contrôle les parties, no kilogram koki, no. No dla szczurów, a dla kogo? No, merci. I dostaje. Jakie były wyniki badań? Słuchajcie, otóż 94% szczurów natychmiast uzależniło się i wybrało cukier. Tylko 6% wybrało kokainę. Oczywiście szczury nie znały cen, więc to nie miało wpływu. Gdyby znały, pewnie miałby. No, te szczury uzależnione od cukru z biegiem czasu stały się grube, leniwe, zażądały telewizora. Podpisały taką petycję, żeby może jednak dalsze badania prowadził dr Edgar. A te bidulki od kokainy, takie nerwowe, dopisały, błagały właściwie, żeby chociaż w weekend wpadał DJ Tiesto. Może i jesteśmy podobni do szczurów w psychice, ale jednak człowiek jest jedyną formą życia na Ziemi, która w dni powszednie żywi się cukrem, a tylko w weekend kokainą, więc jednak to nie w pełni odzwierciedla, myślę, rasę ludzką. Tak, ale do mnie dotarło, że jestem ćpunem cukroholikiem. No, nie anonimowym, bo tego nie da się ukryć, ale jestem ćpunem cukroholikiem. Natomiast gdybym był czujny, to w przeszłości były takie zdarzenia, że mogłem wpaść na to, że to jest uzależnienie. Kiedyś moja żona, jest dużo pięknych pań, muszę powiedzieć była, żeby tam się później nie stresowały, otrzymała na urodziny paczkę ptasich mleczek. Bo jest taki zwyczaj, że goście przychodzą do domu, przynoszą słodkości, to jest dobry zwyczaj, ale jest też taki zwyczaj, że później siadają, czekają, aż się otworzy słodkości i ich poczęstuje. To nie jest dobry zwyczaj. Taki gość już w sklepie tak patrzy, co jej kupić. O, to mi smakuje, to jej kupię. O, gdzieś daj w prezencie, siada, czeka. To jest nieuczciwe. Przecież wiadomo, że w każdym domu jest tak zwana miseczka ze słodkościami dla gości. Jak już coś nikomu nie smakuje, nawet dzieci mówią, ble, niedobre, to daj, będzie dla gości. No i tak, i później wychodzi taki gospodarz, że o, mam ciekawe cukierki, anyszkowe. Kto jadł, wie, że to nie są cukierki. To się do oczyszczenia organizmu teraz stosuje, czy coś. To przydaje się, ale nie wiem do czego. Natomiast, cóż, no, nastał wieczór. Żona poszła spać, goście poszli do domu. Ja sobie siedzę przy komputerze, wieczorkiem pracuję, bo lubię tak sobie usiąść samemu. Uzależniony mózg tylko na to czeka. Siedzę od razu, to się mleczka, ja mózgu, spokojnie. Środek nocy, słyszę, dobra, ale idę sprawdzić, idę, patrzę. Dwa ptasie mleczka. Co jest grane z tymi gośćmi? No ale dobra, sprawdzam, o, jest drugie dno. O. Bogu dziękować, ptasie mleczka skonstruowane są piętrowo. Na jednym pięterku jest dokładnie 18 sztuk, 3 rzędy po 6. Podać wymiary kosteczki. Dwie sztuki zostawili goście, zostało 20 sztuk. Zgodnie z ustawą o związkach małżeńskich, jest coś takiego, warto przed ślubem coś takiego przeczytać, no żeby później nie było zaskoku. No połowa należy się dla mnie. Tam nie ma paragrafu urodzinowe, że nie wypada, czy nie. Połowa dla mnie, nie ma co wnikać. No ale to nie jest tak, ja nie jestem takim typem, że tam podchodzę do takich mleczek, że to patrzę, o, kosera, jakie dobre. Resztę zostawię na jutro. Przede wszystkim całe życie tłuczono mi, żeby nie odkładać na jutro tego, co mogę zrobić dziś.
po pierwsze. A po drugie, ktoś uzależniony od cukru w ogóle nie ma refleksji. To jest tak, że wchodzi, że o, 10 ptasich mleczek. O, jakaś ewentualna refleksja następuje później, że o, to koniec refleksji. No i no to co, zeżarłem te swoje 10 ptasich mleczek, wracam do komputera, tam pracuję. Teraz dzieje się coś potwornego. Na co narażeni są ludzie uzależnieni. Kto pije alkohol, będzie wiedział, o czym mówię. W pewnym momencie mózg potrafi się podzielić na dwie części i zaczyna ze sobą rozmawiać. To się pięknie nazywa myślenie dyskursywne. W praktyce jedna część wciska drugiej kity, a druga tylko no. To powód, dla którego na przykład skaczemy po drugą flaszkę. No i zaczyna się, że tam, no ptasie mleczka. Ja mówię, no jak, urodzinowe, nie wypada. Co nie wypada? A tradycja rodzinna? Ja mówię, ale że co? No przecież żona je zwykle mniej ptasich mleczek, w ogóle słodyczy, że ktoś częstuje, to ona, o, ja tylko jedno, żeby tam nie przytyć. You welcome, dobra żona. O, ja się poświęcę, dobra, zjem za ciebie. Tam. Szybko doszedłem do wniosku, że jakieś 15 ptasich mleczek należało się mnie. 5 dla żony, no przecież 5 na rano dla osoby, która się odchudza, to jest aż nadmiar. To nawet wyrzuty sumienia miałem lekkie. No dobra, no to idę, nie ma co zwlekać, prawda? Zostało 5 sztuk. Na rano, no nie podobała mi się ta liczba, bo myślę tak. Po kolei. Myślę tak, no, żona rano wstanie i na pewno będzie tak, że on będzie: o, grubasku, wyżarłeś moje urodzinowe ptasie mleczka. Chcesz jeszcze? Od razu powiem nie. Nie odmówię, dawaj. Jak podzielić 5? Co, 3 dla mnie, 2 dla niej? To by było nawet nieładne. Została piękna liczba, 4. Siadam do komputera, myślę, bez sensu czekać do rana. Właściwie te 2 ptasie mleczka są już moje. I nagle to zobaczyłem, patrzę, 2 ptasie mleczka, stało się. Jak doszło do tego, że przed chwilą byłem wściekły na gości, że zostawili 2 ptasie mleczka. Sam teraz to zrobiłem, myślę, matko, co ja rano żonie powiem, że kochanie, zostawiłem próbkę dla ciebie, lubisz próbki, przynosisz ze sklepu, może spróbuj, czy ci smakuje. Myślę, matko, no dobra, widok żenujący, ale myślę, no dobra, skoro zabrnęło tak daleko, to jak zjem jedno, będzie bardziej żenujący widok. Kuźwa, był bardziej żenujący. Matko. Jeszcze przed chwileczką była liczba mnoga. Teraz po prostu zostało jedno ptasie mleczko. Myślę, nie, to już ugodziło w mój męski honor. Nagle, no nie, jestem mężczyzną, głową rodziny i tak dalej. Myślę, co ja rano? Ustawię całą rodzinę. Mówię, ja, ustawcie się. Twój mąż, wasz tata, stoczył w nocy potężną walkę wewnętrzną. Ale nie poddałem się. Proszę, dzielcie się. Myślę, trudno, dobra, to będzie jeszcze bardziej żenujące, także nie ma co. Zjadłem najwyżej, żona rano wstanie, powie: o, wyżarłeś moje urodzinowe ptasie mleczka. Po męsku odpowiem, no. Ale patrzę, puste pudełko. Słuchajcie, poczucie winy takie, że muszę to schować, ukryć. To jest dowód, że jednak coś tam było nie w porządku. Wiecie, są tacy faceci, że czekają, tylko żona z dziećmi pójdą na spacer, oni tu do spiżarki biorą cukierka, zjadają, zwijają jakby był i odkładają. Są takie typy. Ja wziąłem pudełko, szybko wrzuciłem do kosza na śmieci. Myślę, ale akcja, jak James Bond. No tak, myślę, że żona... No pudełko nie jest malutkie takie, że ona rano wstanie, zobaczy puste pudełko w koszu na śmieci. Mówię, dobra, zacieramy ślady profesjonalnie do końca. Wziąłem ten cały worek, wyszedłem z domu, wyrzuciłem na śmietnik, zasypałem, wracam, świeżutki worek. Wow. I nagle do mnie dotarło, jaką gafę strzeliłem. Każdy, kto żyje w związku, wie, mężczyzna nie ma czegoś takiego, że druga w nocy kaprys, o, wyrzucę śmieci.
Nie ma nic bardziej podejrzanego. Przecież wiadomo, że to jest droga służbowa. Najpierw musi przyjść żona uśmiechnięta i poprosić. Kochanie, wyrzucisz śmieci? No o skarbie, oczywiście, że wyrzucę. Tam mija godzina. Przychodzi żona, już się nie uśmiecha. Mówiłeś, że wyrzucisz śmieci. No mówiłem, że wyniosę, to wyniosę. Pod wieczór się już tam szarpią, kłócą, w końcu on wynosi. Normalny tryb małżeński, tak to się robi. Natomiast ja no, niewiele mam doświadczeń tego rodzaju, ponieważ zawsze w swoich związkach wprowadzam jakieś, nie wiem, jasne, klarowne zasady, które pomagają lepiej żyć razem. Jedna z nich to sprząta ten, komu przeszkadza bałagan. Tak, zdarzało się, że żona wchodziła do pracowni i mówiła: o, ale syfia, to do roboty. No, sprzątam mniej zwykle, no to muszę przyznać. No, ale mi nie przeszkadza. No dobra. Myślę tak, muszę być mężczyzną, jakoś zachować honor. Siadam w środku nocy, jadę na stację benzynową kupić nową paczkę ptasich mleczek. Jest, znalazłem! Identyczna paczka, wracam do domu. Sprytnie po drodze wyżarłem tyle, żeby zostało 20. W domu zjadłem resztę. Słuchajcie, i ta historia nie ma jakiejś finezyjnej puenty. Po prostu niepotrzebnie jechałem po drugą paczkę, bo się tak obżarłem, że jesz, no nie, to była tragedia. Natomiast jeśli chodzi o to jedzenie do końca, bo to ma swoją nawet naukową nazwę, to jest jedzenie kompulsywne, że trzymasz się, nie wpadasz w szał, nie jesz i nagle przychodzi dzień, kupujesz całą paczkę czegoś, rąbiesz. Jedzenie kompulsywne. Tak, ja coś takiego mam. Ale dobra, kupię coś, zeżrę w domu, nikt nie widzi. Później żałuję, też nikt nie widzi. Rano wstaję, jakby się nic nie stało. Okej, gorzej, kiedy ja pójdę w gości. No wiadomo, albo tam gospodarz wyskakuje, że tam cukierki anyszkowe, co tam. Moja mama zawsze mówiła, że Grzesiu to od małego. Gdy dosiadł się do miseczki ze słodkościami, jadł, dopóki nie zobaczył dna. Moja mama nie wie, że jeszcze zwykle sprawdzałem, czy dno nie jest cukru. Zwykle nie jest. No ale dobra, powiedzmy, że taki gospodarz hojny nagle wysypie kilogram krówek. Stary, ale co ty robisz? Przecież ja nie zapanuję nad sobą, ja to zeżrę. On nie, no tam częstuj się, nie wierzy. O, słuchajcie. No i co? No i później tak sam sobie robi krzywdę. No bo znajomy chciał opowiedzieć z żoną, gdzie tam byli na wakacjach, ale już w ogóle słyszę, co piąte słowo do mnie dociera. W ogóle wyszło, że byli chyba na San Escobar, nie wiem, gdzie to jest, ale... Gdzieś tam byli. Jedyne, co słyszę z boku, takie... Patrzę na króweczki. Króweczki na mnie. No i zaczyna się. Tak jakby... Tak po prostu biorę pierwszą krówkę, zjadam, startuje narkotyczny proces. Ja muszę wam to wyjaśnić, bo ja się w tym obczytałem. Pierwsza rzecz, trochę szokująca. Okazuje się, że mamy dwa mózgi. Nie, ty nie, to okej. No. Nie, żartuję. Tak czasami człowiek się zastanawia, ale naprawdę mój sąsiad ma dwa. Nie, mamy dwa mózgi. Starszy, zwany gadzim mózgiem, układ limbiczny, gadzi mózg. To jest nawet jaszczurka to ma. I gadzi mózg zawiaduje wszystkimi hormonami szczęścia. Oksytocyna, endorfiny, serotonina, dopamina i tam naparza tym i steruje to nami, że no właśnie z jedzeniem to też tak jest, że jak jaszczurka, że jest zadanie, jeść, dobra, gonię jedzenie. To nie ma. No i kora mózgowa, która wyrosła później. Nie umiem jeszcze z tego najwyraźniej doskonale korzystać. Cała kwestia polega na tym, że kora mózgowa nie ma logicznego połączenia z tym układem limbicznym. I tak w życiu jest, że nie, ładna dziewczyna idzie, no nie można, a układ limbiczny gonić. Gdzieś w takim... To samo z jedzeniem. I co się dzieje? Zjadam króweczkę. Cukier podrażnia kubki smakowe, to generuje endorfiny.
gdy ktoś na przykład trenuje intensywnie, już tam na przykład biega 10 kilometrów, tam mu się wytwarzają wtedy endorfiny, to sprawia przyjemność. Ale po co biegać, jak mam krówkę? Endorfinki. Endorfinki śmigają. Pod wzgórze generuje serotoninę, hormon szczęścia odpowiedzialny za szczęście, tak po prostu. Cukier, serotoninka, i potwór, układ nagrody. To jest tak, że o, brawo, upolowałeś krówkę, dopaminka. Pwa! I rąbię już właściwie krówkę za krówką, to jest trans, bo to hormon szczęścia. Ewentualnie zmieniam technikę co do papierków, bo kładę na stół, się hałda taka robi, to zaczynam do kieszeni chować, bo to dziwnie wygląda. Krówek było mniej, tych papierków więcej. No ale zatrzymuję się przy ostatniej krówce. Są jakieś normy społeczne. Rozglądam się, co się dzieje. Patrzę, córka znajomych. Patrzę na ostatnią krówkę, łezka w oku. Nie patrzę na ją, co mnie to obchodzi? Z miseczka dla gości przecież. Ale mówi się, że ostatniego nawet świnia nie zeżre. Jeśli chodzi o diety, oczywiście całkowicie poległem. No, w końcu wpadłem na to, no jakżeż, przecież jest jeszcze jedna piękna droga do tego, żeby schudnąć. Ćwiczenia fizyczne. Na początek zainstalowałem sobie taką aplikację, która pokazuje trasę, jaką w ciągu dnia wykonuję. Nie schudłem od tego. W ogóle bez sensu pokazywał moją trasę raz dziennie do cukierni i z powrotem. Nawet to powiedziałem, no bez sensu. Przecież teraz na telefon można do marketu zadzwonić. Przywiozą zestaw 8 pończuszków. To jest taki zestaw dla całej rodziny, ale są momenty w życiu mężczyzny, gdy musi sobie poradzić bez całej rodziny. Sprawdzałem to. Jestem w stanie zjeść 8 pończuszków. Ale myślę, dobra, nie tędy droga. Przecież są teraz współczesne, nowoczesne kluby fitness. Pójdę, zapłacę, każą mi coś tam robić. Wyjdę chudy jak szczapa, nie zwlekam. Wybrałem sobie jakiś, no właśnie tak wybrałem, że patrzę na ten klub fitness na drugim piętrze. I to, zanim wszedłem, to już do klubu fitness chodziłem taki zjajany, spocony. Patrzę, grupa gości, ciężko trenowała. Wychodzi, też zjajani, spoceni. Przez pierwszy tydzień dołączałem do nich. Dopóki nie odkryłem, że z drugiej strony budynku jest winda. Ale dobra, myślę, no, najwyższa pora się z tym zmierzyć. Słuchajcie, oszalałem. Pierwsze wejście do klubu fitness. Myślę, mam was, fitnessiarze, o to chodzi. Słuchajcie, sklepik i mnóstwo batonów odchudzających. Myślę, kupię z 20 sztuk, nażrę się, będę leżał w domu chudu. Ale myślę, dobra, dobra, nie ten trop, nie, nie dieta, dobra, tu już poległem, dobra, nie mogę się oszukiwać. Muszę tu kogoś znaleźć, zagadać. Wiecie, do kogo trafiłem? Do personal managera. Nie do pana od WF-u. Nawet nie Mr. WF, to personal manager. Normalny taki napakowany koleś, tylko personal manager. Ale się dotarło do mnie, dobra, dobra, wiem, wiem. Takie są czasy, właściwie piękne czasy, bo nie wiem, robisz coś durnego, nie wiem, wstydzisz się czegoś, albo coś kompletnie porąbanego wymyśliłeś. Nadajesz temu angielską nazwę, już możesz szpanować. Chwila, nie, jeszcze rozkręcam się w temacie. Głupi przykład, powiedzmy, że na przykład koleś idzie i lubi sobie kucnąć. Tam znajomy, co ty robisz? On tam się wstydzi. Po co? Wystarczy dobra angielska nazwa. Kucing. I teraz proszę bardzo, idzie. Mówi, przepraszam bardzo. Ale co ty robisz? Nie wiesz? Kucing. Kucing, ale co to jest? Sprawdź w internecie. Rzeczywiście, założył stronę International Kucing Society. Miliony lajków, powstał sklep z ciuchami do kucingu. Już teraz w trampkach kucasz, to się śmieją, że amator. To jest dobre, bo dzięki temu można odróżnić amatora od profesjonalisty. Nie każdy, kto kuca za stodołą, uprawia kucing przecież.
I przysięgam wam, że bardzo zazdroszczę młodzieży. Oni cokolwiek wymyślą, mają nazwę, już jest ruch ogólnoświatowy. Ja wychowany w latach 70., 80. nie miałem czegoś takiego, a chciałbym. Na pewno wszedłbym w dorosłość z wyższym poczuciem wartości. Ja zawsze myślałem, że jestem zwykłym łobuziakiem, obdartusem, który biega po dachach, łazi po drzewach. No nie, to był parkour. Teraz to wiem. Kiedyś mówiło się, że o, ktoś wygląda jak żul, jak dziad. Teraz o, hipster. Gość, który uprawia dziading. Kiedyś mówiło się wprost, że ktoś pierdzieli, odzywa się niepytany o zdanie. Teraz o, pisze bloga. Także tak, trzeba z tego korzystać, Trafiłem do personal managera, mówię, dzień dobry, przyszedłem, no on, o, czekaliśmy na pana. Myślę, no tak, halama, nie wiem, zobaczył w telewizji. Pomyślał, no muszę się doczłapać prędzej czy później, to nieuniknione. Ale nie, gość zaprowadził mnie do licznika gazu i czekał, aż spiszę. No to już wiedziałem, stary dres nie był dobrym pomysłem. Myślałem, że jak weteran wpadnę, ale nie, to za daleko poszło, za daleko. Problem z tym był, co chwilę ktoś podchodził pytać, czy mam dolary do sprzedania. Mogłem sobie chociaż flamastrem 4F wydziabać na klacie. 5F, to by sprawdzali, ja mam tylko 4, skąd on to ma? No ale dobra, wyjaśniliśmy sobie tam z tym personalem. Mówi, a pan pierwszy raz, dobrze, zapraszam tutaj do gabineciku, czy coś. Ja myślę, tak zrozumiałem, że chce mnie zważyć. Ale taka waga, która waży, jest już tylko w muzeum. To była prawdziwa maszyneria, jakieś kable. To już, nie wiem, do internetu od razu szło. FBI od razu widziała naraz wszystko. Słuchajcie, i teraz wchodzisz na wagę, schodzisz, wiesz wszystko. Osobno, ile... Woda w tobie waży, kości, mięśnie, mózg, brwi, co chcesz. Wybierasz, wiesz. Teraz FBI może wpaść i aresztujemy pana kości. O, no, trudno. O. No ale dobra. Gość i tak nie zażył, mówi. Sprawdzimy pana wiek metaboliczny. Mam już jeden wiek. Szału nie ma. Patrz, czerwona lampka na tej wadze jak nic. Wejdę, będzie, że nie żyje, czy coś. Dobra, nie było tak źle, a jednak wiek metaboliczny nie kłamie. Okazało się, że ZUS tnie mnie na emeryturę już ładnych parę lat. A czułem, że coś nie tak, bo coraz częściej na przykład siedzę i patrzę w przestrzeń. Telewizję bezmyślnie oglądam. Irena Santor zaczęła mnie kręcić. Nie, że śpiewa, tylko tak, Mówi, panie, dobra, działajmy tam. Idźmy, ćwiczmy gdzieś tam. On mówi, dobrze, dobra, spokojnie. Na początek, lekko, rozgrzewkowo, półtorej godziny na bieżni. Zapraszam tam do tej fitsali. Wchodzimy do tej fitsali. No, czułem się jak w serialu Prosiaczek i Przyjaciele. Raczej się tam nikt nie odchudzał. No, jeśli już, to nie wiem, zaczął 10 lat temu. I tam na tych karnetach zależy. Nikt mu nie powiedział, już schudysz, on tak, dobra, idę do domu. No. Nie, nie. I od razu pierwszy szok. Patrzę, idzie kobieta. No taka fitness, wiecie, że kształtny, to wszystko. Tak. Idzie, no kurczę, piękna kobieta, fitness. Ale kichnęła, tylko kichnęła, takie, o, kich. Na sekundę wyszły jej żyły, na szyi, na czole. Przez sekundę wyglądała jak predator, że... Dobra, może się tu na czymś nie znam, chodź pan na tą bieżnię, tam startujemy. Twarzą do ściany, nie patrzyłem, co tam się dzieje. Trochę się uspokoiłem, ale myślę, nie, muszę to poukładać sobie jakoś w głowie. Myślę, o, wiem. Jestem jak rzeźba Michała Anioła. No, taki klot, który mu dopiero przywieźli. Ale będzie z tego arcydzieło. Już spokojnie, dumnie sobie idę. Spokój nie trwał długo. Obok na bieżnię studentka skoczyła. Od razu tam odpaliła rakietę, zapryszcza. Tak stoję, myślę. Ciekawe, co ona tam ćwiczy. Myślę, dobra,
Pewnie gdyby torebkę w pendolino zostawiła, to wrut, wrut. No ale dobra, myślę, teraz dopiero z tyłu mają ubaw. Tu antylopa ucieka przed tygrysem, tu koleś przed pielgrzymką przyszedł poćwiczyć. Kolejny szok psychiczny. Otóż okazało się, że jest tam mnóstwo nowoczesnych maszyn, których nie znałem. One się tam zmieniają. Kobiety wchodzą na te maszyny i ćwiczą w tak dziwnych czasem robią, że czasem wzroku nie można oderwać, że to jest silniejsze. Jest taka maszyna, że babka tak siedzi, mina zacięta i ćwiczy zwieracze łód. Ja tak idę, mówię, Boziu, ale co ona ćwiczy? Po co jej żelazny zwieracze łód? I nagle do mnie dotarło. Strach teraz kobiecie głowę między nogi włożyć. Słuchajcie, no, kiedy przytyłem, do tej pory nie wróciłem do fitness klubu, ale kiedyś tak przytyłem tak bardziej, też spotkał mnie taki szok, ponieważ zaczęła mnie śledzić pewna tajna organizacja. Są różne tajne organizacje, no nie, tam FBI, CIA, to te najbardziej popularne z tajnych. Jest też coś takiego jak BMI. Tak, to skrót od Body Mass Index, to są potwory. Słuchajcie, oni łapią grubasa, ważą, mierzą, wzrost do kwadratu dzielą przez wagę, wychodzi im liczba, dzięki której mają skatalogowanych grubasów. Ja nie korzystam z usług tej organizacji, nauczyłem się rozpoznawać swoje BMI po prostu sam, w łóżku ze swoją partnerką. Przecież od razu wiem wszystko. Nadwaga, kochanie szepcze, kochanego ciała nigdy za wiele. Pierwszy stopień otyłości. Ze zdania zostaje już tylko za wiele. Drugi stopień otyłości. Kochanie szepcze, bo musi. Zwłaszcza kiedy jestem u góry, muszę w ogóle sprawdzać, czy partnerka żyje, to ważne. Faktem jest, w końcu zobaczyłem, co to jest seks do utraty tchu. No i po wszystkim, żadne tam kocham cię, tylko zejdź ze mnie. Da się przyzwyczaić. Otyłość ekstremalna, zapominamy o łóżku, idziemy do biblioteczki robić porządek, na przykład kamasutrę przekładamy do science fiction. Tak, tak, tak to zostaje. Natomiast w internecie znalazłem wpis pewnego młodego człowieka, który mnie zachwycił. Napisał tak, obliczyłem swoje BMI, okazało się, że jestem za niski. Tak, jest coś takiego, o czym ludzie nie wiedzą. Jest jeszcze taka przypadłość jak niedowzrost. Często mylony z otyłością. Ja mam lekki niedowzrost też na przykład. To już tak na koniec dorzucę jeszcze dwie rzeczy, ciekawostki, które znalazłem w internecie. Jedna, no taka dość straszliwa rzecz. Coś, co chyba wyciekło z darknetu, to jest chyba nielegalne. Jest taka tajna lista spalania kalorii. I na przykład ściąganie stanika partnerce 13 kalorii. Się nawet nie opłaca. Ściąganie stanika partnerce bez jej pozwolenia 130 kalorii. Pojawia się mąż partnerki, do 1000 kalorii można stracić. To jest coś, to jest coś. No cóż, już na koniec. Moje ulubione zdanie z internetu na temat odchudzania. Chcesz mieć szczupłe pośladki? Dużo żałuj. Ponoć żal dupę ściska. Dziękuję bardzo. Dzięki.